Wzajemnie. Tak jest, zwyciężymy. Zanim się zorganizowała Armia Krajowa, to było wiele pojedynczych organizacji. Ludzie zaczęli się chować po lasach, po piwnicach. Dopiero tam już, jak już byli zawiązani w drobnych grupach, włączyli się w największą na świecie armię podziemną państwa polskiego. I mam nadzieję, że ci ludzie, którzy dzisiaj wyszli, to jest zaczyn. Nie zaczyn w stosunku do wszystkich celów, które pani Justyna Socha sobie postawiła, mianowicie gwarantowanie ludziom, którzy poddani zostali szczepieniom obowiązkowym, kompensacji w razie nieszczęścia. A to nieszczęście jest statystycznie oczywiste i dlatego, że jest niższe od ryzyka zgonu czy zachorowania na chorobę poddawaną szczepieniu, to ryzyko się podejmuje, ale ono istnieje. Nie można zostawić matki poszkodowanej dziecka w szczepionce MMR czy jakiejkolwiek innej samej bez środków na rehabilitację i leczenie tego dziecka. W tym przypadku mamy do czynienia z eksperymentalnym preparatem, którego badania się nie skończyły. Zaczynają się badania populacyjne na zasadzie eksperymentu na dzieciach, co jest hańbą zupełną, niedopuszczalną przez żadną konwencję międzynarodową, ani przez kodeks norymberski, który powstał po wojnie dla upamiętnienia wyczynów zbrodniarza, który nałożył na mundur SS-mana w artykuł lekarski. Trzeba powiedzieć, że Polska ma obowiązek stawać przeciwko takim wzajemnie. Tak jest, zwyciężymy. Stawać przeciwko temu i nie pozwalać na szerzenie się tej zarazy covidiańskiej, dlatego że nasz rodak Mikołaj Kopernik, tam widoczny, ma napisane na cokole swojego pomnika rodakowi Polacy. On wprowadził rewolucję naukową i ta rewolucja teraz znalazła kontrrewolucję w postaci wyczynów pana Klausa i jego piesków w różnych krajach. To jest niedopuszczalne zupełnie. Więc to jest raz. Po drugie, mamy do czynienia również z przede wszystkim czymś, co się nazywa rabunkiem właśnie tych środków, o czym już mówiłem, ale jeszcze mamy do czynienia z wywróceniem zupełnym zasad etyki lekarskiej, wielu innych zawodów, dziennikarzy, policjantów, jeszcze tak wszystkich innych ludzi z powołania, z zawodów zaufania społecznego, gdzie, tak jak zawsze mówię, być lekarzem to nie jest skończyć medycynę, dostać dyplom, ale przestrzegać kodeksu etyki lekarskiej należy, bo jeżeli człowiek nie przestrzega, to sam się wydala z zawodu. Tak jest, zwyciężymy. Byliśmy w licznych opresjach. Jeżeli doszła większość narodu już do przekonania, że należy wzywać opatrzności Bożej, no to zwykle ta pomoc, no niezwykle, no właśnie zawsze okazała się skuteczna po bardzo długim okresie cierpień, jak choćby zabory, czy okupacja sowiecka, ale nigdy, no chrześcijanin nie traci nigdy nadziei, to jest oczywiste.